Sezon już szparagi powoli się zaczyna, więc dzisiaj pokażę Wam bardzo prosty i pyszny przepis i wykorzystanie. Będziemy potrzebować około pół kilograma szparagów. Myjemy je, zwracając przy tym uwagę, aby dokładnie pozbyć się piasku z główek, a następnie odcinamy końcówki. W kolejnym kroku bierzemy po 3-4 sztuki szparagów i zawijamy je dosyć ciasno w plaster bloczku. Powtarzamy czynność, aż wszystkie zawiniemy. Gotowe układamy na blaszce do pieczenia, uważając, aby końcówka boczku była od spodu. Wystające szparagi smarujemy oliwą z oliwek, a następnie posypujemy całość startym drobno parmezanem. Wstawiamy wszystko do nagrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza na około 15 minut, aż boczek ładnie się zarumieni. Można również tak przygotowane szparagi ułożyć na grillu. Życzę smacznego i zapraszam na przepis na idealne naleśniki.